Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że widać mnie i słychać oraz widać na razie jeszcze nie słychać naszych zaproszonych dzisiaj gości Małgorzatę Kuciewicz i Simone de Jacobis z grupy projektowej Centrala. Witam serdecznie na dosyć nietypowym spotkaniu, bo miały to być warsztaty, natomiast z racji tego, że mamy stan epidemiologiczny, jaki mamy, będzie to forma wykładu, ale w ten sposób możemy się z większą ilością Państwa połączyć. Jest to kolejny wykład, kolejne spotkanie w ramach cyklu Uwaga Zabytek, które to już jest drugim cyklem, drugi rok go prowadzimy jako Stowarzyszenie Masław i Tu Było, Tu Stało. Projekt jest dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, z czego się oczywiście bardzo cieszymy, a naszym partnerem jest Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytku, więc tym cyklem staramy się przybliżyć temat zabytków, ale nie zawsze z takiej oczywistej strony, czasem też mówimy o zabytkach mniej oczywistych, na przykład czy obiekty z lat 90. to mogą być zabytkami, czy może pod inną ochronę będą podlegać, ale nie uprzedzając faktów, bo to kolejne nasze spotkania, dzisiaj będziemy mówić o konserwacji powojennego modernizmu. I na ten temat opowiedzą Państwu praktycy, zaproszeni architekci, czyli tak jak już mówiłam, Małgorzata Kuciewicz i Simone de Jacobis, którzy nie tylko w swoich, powiedzmy, pewnych też teoretycznych rozważaniach podejmują kwestie konserwacji pamięci, śladów materialnych w mieście, ale też pracują poprzez działania pewne też efemeryczne, artystyczne czy też projektowe i podejmują taką pewną krytyczną dyskusję na temat naszej przestrzeni, która jest wokół nas. Możecie Państwo chyba najbardziej, no nie wiem czy najbardziej, ale z takich obiektów modernistycznych, powojennego modernizmu i ich konserwacji, to tutaj grupę projektową Centrala możecie przede wszystkim kojarzyć z pawilonu, dolnego pawilonu kasowego Powiśle, Warszawa Powiśle. To właśnie grupa Centrala wykonała tę konserwację. Można powiedzieć konserwację taką dosyć nie wchodzącą właśnie mocno w samą strukturę obiektu, a jednak taką, która zrobiła to, czego byśmy chcieli od tego typu konserwacji, to znaczy dała drugie życie obiektowi. To było na takiej drodze początku, w której zaczęliśmy dyskusję o tym, jak chronić powojenne dziedzictwo. Już teraz myślę, że nie jest ten moment, żeby zastanawiać się, czy chronić, a tak było jeszcze wtedy, kiedy grupa Centrala podjęła się tej konserwacji pawilonu Powiśle. Teraz jesteśmy już w innym miejscu i zastanawiamy się, jak to robić. I dzisiaj myślę, że najlepiej o tym opowiedzą po prostu projektanci. Oddaję po prostu Gosiu, Simone, oddaję Wam głos. I zapraszam do słuchania, a potem też zadawania pytań. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Gosia Kuciewicz. Ja nazywam się Simone de Jacobis. Przełączymy się teraz na slajdy. Struktura naszej wypowiedzi będzie tak wyglądać, że najpierw pokażemy slajdy, potem się przełączymy na krótką rozmowę i prezentację różnych obiektów, które chcieliśmy Państwu pokazać, a potem powrócimy do właśnie do slajdowiska, żeby znów się połączyć na rozmowę i odpowiedzi na pytania. Także.
Czy jest ekran widoczny? Mi się wydaje tak. Tak, jest widoczny. Tak, jest widoczny. Dobrze. Dziękuję, Patryk. Tak jak Patrycja wspomniała, raczej już nie dyskutujemy na temat tego, czy chronić, czy nie chronić. Natomiast staramy się wypracować różnego rodzaju sposoby jakby traktowania tej materii architektury powojennej w zależności od tego, no, jaka jest prognoza, co się z nią stanie. Jeżeli chodzi o taką debatę, jak traktować modernizm powojenny, to ta debata trwa nie tylko u nas w Polsce, ale też na całym świecie, dlatego że ta substancja powojenna bardzo często kojarzona jest jednak z lichim jakby materiałami, które postrzegane są jako liche, jako na przykład nieekologiczne. Oczywiście parametry energetyczne tych budynków też nie spełniają jakby dzisiejszych norm i oczekiwań, dlatego bardzo często te budynki są przekształcane. I taką głośną debatą, o której chcieliśmy wspomnieć, dlatego że jest bezpośrednio związana z tym, co się dzieje u nas, to jest debata, która dotyczyła wyburzenia ikonicznego osiedla w Londynie. Zostało przesądzone, że to osiedle zostanie wyburzone, budynki mieszkalne. I dosyć wcześnie, po pierwsze zajęło, tą sprawę zaczęli nagłaśniać artyści, robiąc różne interwencje na miejscu i też prace dotyczące tego obiektu, ale również instytucje, głównie kultury, w tym wypadku Muzeum Victoria and Albert, dokonało takiej bardzo profesjonalnej inwentaryzacji tego miejsca, zapisu tego obiektu w świecie cyfrowym. To znaczy oni zeskanowali cały ten obiekt i mają to jakby skatalogowane teraz, a część detali, na przykład połączenia framug ze słupkami międzyokiennymi, zapisali wręcz w taki sposób, jak niektóre antyki się w muzeach teraz zapisuje, czyli poprzez skan 3D, a potem grawerowanie w szkle. To teraz u nich leży, czyli ma ten budynek, którego już nie ma, ma status takiego zabytku, jak na przykład straty wojenne, czyli takie skany obiektów architektury na przykład syryjskiej. Opowiadam o tym dlatego, że musimy też wypracować sobie metody, co robić, kiedy budynek zniknie. Ten budynek, o którym mówię, on, jego historia dlatego była głośna, dlatego że z przypadku on był prezentowany, jego budowa, jego rozbiórka były prezentowane na tej samej imprezie, na Biennale Architektury w Wenecji i jeszcze na dodatek tej samej sali ekspozycyjnej. Więc my możemy sobie wyobrazić, jak silne symbolicznie jest to, że w 1976 roku prezentowano budowę wtedy nowoczesnego kompleksu i w katalogu do tej wystawy jeszcze pisano, że budynek w konstruowaniu jest odwrotnością ruiny. I proszę teraz jakby zrozumieć, na ile przewrotne jest właśnie to, że podczas rozbiórki tego obiektu zdecydowano się jakby zaprezentować tą modelową archiwizację tego obiektu, ale również fragmenty przeniesione z Londynu do Wenecji, fragmenty fasad. Za tą wystawą, ona w zasadzie składa się z dwóch części, stoi taka brytyjska teza, że kopie będą jakby przyszłością ochrony zabytków. Że musimy się nauczyć, tak jak w kulturze na przykład japońskiej, rozumieć, że jeżeli mamy recepturę, jak coś odtworzyć, to taki obiekt również ma wartość zabytkową. Do tego jeszcze wrócimy, natomiast może najpierw przejdziemy przez takie ugruntowane u nas rozumienie jednak, czym jest ochrona modernizmu. Na przykładzie takiej pierwszej rekonstrukcji, czyli odbudowy w latach 80.
pierwszego obiektu modernistycznego, który został ruiną, który został rozebrany, czyli ikonicznego pawilonu Miesa van der Rohe w Barcelonie. To jest taki obiekt, który został właśnie odtworzony według dokumentacji zdjęć archiwalnych, ale pomimo tego, że jakby z wielką starannością się próbowano tego dokonać, to jednak ta rekonstrukcja, nawet tutaj porównując zdjęcie historyczne i aktualne, widać, że nawet rozkrój kamieni jest inny, bo już no, przyroda nie zapewni drugiego takiego samego kamienia, żeby ten rysunek tej ściany był taki sam, więc w takich szczegółach to się różni, ale różni się też w tektonice. Na przykład zdecydowano się teraz na taki podest, na którym stoi obiekt. Więc rzecz, która jest opisywana jako architektura Miesa van der Rohe, trzeba pamiętać o tym, że jest to zrekonstruowana architektura według projektów z lat 80. Pierwszą osobą, która się upomniała, raczej zadała takie pytanie, czy taki zrekonstruowany budynek modernistyczny jest ciągle zabytkiem, jest pracownia OMA i Rem Koolhaas, którzy właśnie w momencie, kiedy trwała debata na ten temat, zaczęli śledzić potencjalne miejsce zlokalizowania resztek tego pawilonu. W latach 30. rozebrano pawilon, ale z uwagi na to, że był on zbudowany z takich dosyć cennych materiałów, zostały one wykorzystane ponownie w różnych realizacjach w Niemczech. Więc pracownia OMA tropiła, w które budynki zostały wmontowane kawałki tych wykładzin elewacyjnych z oryginalnego pawilonu. Mówię o tym dlatego, że można ten przypadek porównać do innego rozwiązania, które nastąpiło na obiekcie bardzo podobnym, zbudowanym z bardzo podobnych materiałów i detali, bo również na obiekcie zaprojektowanym przez Miesa van der Rohe, ale w Brnie, w willi Tugendhatów, dokonano właśnie nie rekonstrukcji, tylko restauracji, czyli bardzo pieczołowicie odnowiono tą materię tego budynku, starając się jak najmniej wymienić tych starych elementów na nowe, czyszcząc, próbkując kolory, jakby odnawiając właśnie polichromię i tak dalej. Więc tutaj to jest jakby pierwsza różnica, jeżeli chodzi o podejście do architektury. Z jednej strony była rekonstrukcja, a teraz mówimy o czymś, co można nazwać restauracją. Więc wracając na nasze podwórko, u nas jakby tak wiele obiektów modernistycznych przeszło przekształcenia albo zostało zniszczonych, że czasami nie możemy tak jeden do jednego skopiować tych receptur z innych miejsc świata. Po pierwsze, na przykład przy tak zwanej restauracji. Zamiast pieczołowitego czyszczenia, te obiekty bardzo często po prostu, tak jak tutaj widzimy przykład z linii średnicowej, zamiast czyszczenia betonu zostają pomalowane na szaro. Dlatego jakby naszą pierwszym takim postulatem jest, żeby jednak te remonty czy te odświeżenia takich obiektów, żeby jednak traktować dużo bardziej klasycznie, czyli jeżeli beton, którego jakby powierzchnia była wyrazem plastycznym tego obiektu, żeby jednak odczyścić, a nie odświeżyć za pomocą kolejnej powłoki malarskiej. Może tutaj Simone opowie o naszym doświadczeniu w Szuminie, dlatego że to była takie doświadczenie, że musieliśmy ten obiekt przebadać pod względem właśnie tych powłok malarskich. No od startowaliśmy badać materiał w Szuminie w rok 2013 przez komisję, przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i oglądaliśmy, jaki ten sposób, jak ochronić mieszkania w Szuminie, byłby kompletnie inaczej, który sposób pomyśleliśmy wcześniej. To jest taki nazywamy taki żywy zabytek, taki maszyna, który może
Musi działać jaki przestrzeń. I to dlaczego razem z kurator Tomek Fudala było pomyślone, jaki przestrzeń dla warsztatów i dla wydarzeń różnego typu. I na sprawie taki punktu widzenia taki chromatyczny badaliśmy wszystkie kolory, które były obecne w tego budynku. Od meble do drzwi, do każde elementy, które było zaprojektowane przez Zofia i Oskar. Było to robione też po to, że materialność tego obiektu, tego domu letniego Hansenów, to jest bardzo licha materia. Oni to robili własnym sumptem z materiałów rozbiórkowych. I dzięki temu zmapowaniu i podjęciu takiej decyzji konserwatorskiej, że w momencie, kiedy to już naprawdę będzie się rozpadać, zostanie to zastąpione materiałami nowymi, my wiemy, że zastępując na przykład kawałek szafki w gołębniku, musimy pamiętać, że z tej samej szafki są zrobione na przykład części w toalecie. Czyli my dokładnie zrozumieliśmy dzięki mapowaniu tych kolorów, co w ten dom zostało wbudowane i kiedy i jak rozproszona jest ta warstwa. Bo zazwyczaj rodzina Hansenów po prostu brała, nie wiem, olbrzymią szafę pomalowaną na zielono i jakby rozmontowywali ją i z tych rozbiórkowych materiałów powstawały różne drobne uzupełnienia w tym domu. Więc teraz jak będziemy na przykład wymieniać ławkę, bo już naprawdę zaczyna być groźna, to wiemy, że z danej warstwy, z danego mebla właśnie ten element zniknął, ale że powinniśmy zastępując ten element nadać mu kolor dokładnie z tej grupy, która jest połączona właśnie tym kolorem. Mogę tylko dodatkowy anegdot, który mi jest ciekawostka dla Was. Rozumieliśmy, jak rozmontowaliśmy garaż Szumiński, który ten cała architektura była rozkładana razem na sposób skandynawski. To też jest warta taki wiedza do sposób taki ochronić i rekonstruować elementy. To Hansen używała wiedza, która nie była taka tylko lokalna w Polsce, ale była taka z tradycji północnej. Simona ma na myśli jakby ściany osłonowe garażu, które były na taką zakładkę montowane. To znaczy nie były to deski nabijane poziomo do palików, jak u nas najczęściej, tylko jakby tak schodkowo jeden na drugim układane po to, żeby kropla wody ściekała po tych deseczkach, nie wpływając w szczeliny. Wracając do metod, jakie są wypracowane, jeżeli chodzi o podejście do tej materii architektonicznej powojennej, to jakby ta wiedza jest teraz budowana. Jest kilka miejsc na świecie, jak Getty Institute, którzy wydają za darmo różne publikacje lub są to materiały do pobrania, głównie zbierane na podstawie doświadczeń z powojennym modernizmem, które w różnych programach grantowych tam są przeprowadzane. Więc na przykład dom w Szuminie jest w takiej sieci Iconic Houses. Jest to sieć, która jest platformą wymiany wiedzy pomiędzy budynkami, które są uznane za zabytki, budynkami bardzo często domami własnymi architektów. Także w tej sieci, w ramach tej sieci te poszczególne uczestnicy, jak dokonają jakiejś wymiany, zmiany lub przebudowy, to jednak dzielą się tą wiedzą i można właśnie na stronach tego Instytutu sobie odpowiednie przykłady sprawdzić. Takim przykładem, który był z jedną bardziej uznawanych za poprawną restauracją, to jest budynek Bauhausu. Dlatego, że w
Tam skorzystano z ciągłości, nawet nie technologicznej ciągłości, ale z faktu, że firmy, które produkowały na przykład ściany osłonowe tego obiektu, dalej istnieją, że dalej mają możliwości adaptowania swoich historycznych rozwiązań pod nowe normatywy. I dla tego budynku został jakby zrekonstruowany, a raczej wykonany na nowo profil ściany szklanej, który spełnia dzisiejsze normatywy, a wygląda praktycznie identycznie jak ten profil historyczny. I jest to taka w zasadzie osiągnięcie, dlatego że my też robiąc na przykład remont na stacji Warszawa-Powiśle, mogliśmy w tamtym czasie operować tylko systemowymi profilami ścian kurtynowych, które były aluminiowe, a nie stalowe i oczywiście miały dużo grubsze przekroje, jeżeli chodzi o słupki i detale. I drugi element, istnieje archiwum materialne elementach, które komponowały budynki w Bauhausie. To są zdjęcia z tego archiwum, które pozwala restauratorzy dokładnie rekonstruować elementy, jak to było. I to tego klaseru i będzie nasze głównego tematu, który dotyka, co robimy tutaj w centrali. Widzą Państwo zdjęcia Aleksandry Kędziorek, która była w tym archiwum właśnie Bauhausu i która przywiozła ten pomysł właśnie do Warszawy, o czym za chwilę. Patrząc na ostatnie realizacje w Warszawie, nam właśnie trudno jest trochę zaklasyfikować te obiekty, czy to są rekonstrukcje, czy to są restauracje, bo chyba musimy bardziej mówić właśnie o jakiejś historyzującej jednak kreacji. Na przykład jeżeli chodzi o pawilon Zodiak w Warszawie, uwielbiamy ten pawilon, bardzo jesteśmy częstymi gośćmi, aktywnie konsumujemy wydarzenia organizowane przez pawilon Zodiak, bardzo się cieszymy, że on powstał. Natomiast nie wiemy nawet, jak nazwać to, co się stało z tą historyczną strukturą. Budynek został rozebrany i został odbudowany przy bardzo dużych zmianach, jeżeli chodzi o strukturę, program, detal, no i jakby samą materialność tego obiektu. Chyba byśmy nazwali to adaptacją. Natomiast teraz w Warszawie przed nami kolejne wyzwanie, a raczej kibicujemy procesowi, który nazywa się relokacja. To jest taki w wypadku powojennego modernizmu też bardzo częsty na świecie wykorzystywany sposób ratowania obiektów. Po prostu się je przenosi w nowe miejsca, w całości. To jest bardzo na przykład znany przykład, kiedy dom zaprojektowany przez Denis Scott Brown i Roberta Venturiego w całości został zakupiony i przewieziony ze Stanów Zjednoczonych do Włoch. Może wynika to z tego, że w Stanach Zjednoczonych budowano nawet całe dzielnice śródmiejskie ze zbieranych z różnych miejsc domów historycznych po to, żeby właśnie budować takie namiastki old towns, jak w San Francisco po wielkim trzęsieniu ziemi. W Warszawie też mamy przykłady relokacji albo częściowej relokacji, na przykład obrotu Pałacu Lubomirskich. Bardzo lubimy te przykłady, dlatego że one pokazują, że jeżeli coś było możliwe z takimi ciężkimi, klasycystycznymi budynkami, to na pewno jest też możliwe z lekkimi, modernistycznymi formami. To jest intrygujące, jest taka relokacja i reinterpretacja struktury architektonicznej tego budynku, który jest tylko w część tego budynku widzimy na dzień dzisiejszy, ta druga część była zniszczona. Czyli coś, co miało tak jeszcze tam oficyny, zostało takim wolno stojącym pałacykiem. A mówimy o tej relokacji, dlatego że po pierwsze wiele krajów po wystawach światowych zabiera swoje pawilony z powrotem. Znanym przykładem jest restauracja, która stoi w Pradze, która była pawilonem czeskosłowackim w Brukseli w 1958 roku i który w całości przywieziono z powrotem do Pragi. Kilka krajów też tak postąpiło. My nie wiemy, co się dzieje z polskimi pawilonami po wystawach światowych. Na przykład pytamy się, gdzie jest polski pawilon pracowni WWA,
który był, jest taką ikoną, no już jakby zagościł w podręcznikach polskiej architektury, natomiast co się z nim stało? Gdzie są jego na przykład pozostałości? Innym przykładem relokacji to jest kolekcja, prywatna kolekcja właściciela firmy Vitra, który zbiera obiekty architektoniczne o różnych skalach. Niektóre buduje od nowa, ale te mniejsze historyczne po prostu sobie właśnie do swojego parku przywozi. To dla mnie jest to duże kwestie o takie prywatyzacji dziedzictwo, które byłoby lepsze być publiczne. Tak Vitra Campus jest generalnie prywatny. Tak, ale dzięki temu możemy sobie zobaczyć na przykład taki przystanek Prouvé. Mówimy o tym dlatego, że obserwujemy, że na przykład w rzeczywistości warszawskiej też znikają obiekty, gdy znikają niepozorne, nikt się nimi nie, jakby nie smuci, że one znikają. Dla nas taką warstwą warszawską, którą chyba byłoby fajnie zachować, chociaż jeden przykład, albo dokonać takiej relokacji, to jest ten taki symbol nowoczesności lat 70. taki aluminiowy przystanek. Teraz została zrealizowana seria, chyba nie wiem, tysięcy nowych przystanków dla Warszawy. Przez konkurs. Tak, i tych zostało już bardzo niewiele. A wydaje nam się, że w sąsiedztwie takiej modernistycznej architektury, na przykład dworca centralnego, ta mała architektura powinna też być z epoki. Czyli jakby traktujemy to jako całość, obiekt architektoniczny i jego kontekst, nawet jeżeli to dotyczy małych obiektów. Ładnie. Na przykład co się stało z Pasaż Wiecha w relacji Szana. Tak, bo jak się nie myśli o tych drobnych elementach, to nagle Pasaż Wiecha z kameralnej skali staje się olbrzymi. I mówiąc o tej relokacji, mamy teraz w głowie i kibicujemy procesowi przeniesienia w nowe miejsce pawilonu meblowego Emilia. Nie wiemy, na ile to się uda, dlatego że no, to jest pierwszy taki proces. Nie mamy też jakby stuprocentowej zgody z tym, gdzie to zostanie odtworzone i co się z tym dalej stanie. Myślę, że to nie na dzisiaj, natomiast nie będziemy dyskutować o niuansach. Czekamy, aż tego typu proces dotyczący powojennej architektury się wydarzy. Na dzień dzisiejszy pawilon jest rozmontowany. Wygląda tak. Cały czas znajduje się w Warszawie, ale właśnie w kawałkach. Natomiast są one zabezpieczone i mamy nadzieję, że większość tego, co została zachowana z tego obiektu, trafi do struktury, która będzie jak najbardziej przypominać pierwotny pawilon. Dlatego, że teraz wchodzimy w taki temat ostatni. Odbudowy lub właśnie budowy, bo też tutaj trudno jest jakby dyskutować o tych definicjach. Na przykład, czy budowany według oryginalnych projektów z lat 60., ale teraz współcześnie obiekt to jest budowa Le Corbusiera, czy odbudowa Le Corbusiera? To tutaj trudno o tym rozmawiać. Czy na przykład budowana wciąż nieprzerwalnie katedra w Barcelonie, czy to jest jakby budowa ciągła, czy to jest dobudowa nowej części do zabytku? No to tutaj można wiele fajnych debat jakby zorganizować wokół tych tematów, a takim klasycznym, nie modernistycznym, ale klasycznym przykładem, o którym już rozmawiamy w świecie architektury ponad 200 lat, to jest oczywiście Partenon grecki. Bo tutaj dochodzimy do tej naszej środkowej części, czyli do jakby refleksji na temat autentyczności materii architektonicznej. Na ile ważne jest to, że jeżeli coś odnawiamy, przebudowujemy, przenosimy, to właśnie z tych materiałów, które są częścią tej architektury. W wypadku Partenonu jest on w 7 miejscach na świecie. Największa część, która nie jest jakby w obiekcie, znajduje się oczywiście w brytyjskim muzeum. I tutaj to jest taki dyplomatyczny spór na bardzo wysokich oficjalnych rejestrach, który jakby ilustruje, na ile ważne dla obu stron
jest właśnie ten ładunek symboliczny. Więc Brytyjczycy mogą mówić, że kopia to jest przyszłość konserwacji, ochrony zabytków, ale nie chcą oddać kawałków Partenonu. No i taka wartość symboliczna jest widoczna bardzo na kolejny przykład, który jest, co się stało z stal i kawałki Twin Towers w Nowym Jorku. No, okazało się, one były taki melted. Stal z tych, została przekształcona w kadłub okrętu desantowego. I to dla nas jest warty przykład na ten symboliczny status, materiał, który idzie na wojnę z ten sam materiał, który architektura była zrobiona. I teraz wracając do nas, do Warszawy, zastanawiamy się, okej, co się stanie, kiedy w końcu dotrzemy do tego momentu, kiedy gdzieś, może nie w tym miejscu, ale w jakimś innym miejscu, będziemy chcieli odbudować jeden z najważniejszych pawilonów w historii polskiej architektury, czyli pawilon Supersam. Co o nim tak naprawdę wiemy? Gdyż kiedy zginęły te obiekty, nikomu nie przyszło do głowy je zinwentaryzować. Potem zaczęły być uruchamiane różne projekty, nie wiem, przy kolejnych stratach, projekty fotograficzne. Dzięki temu mamy, nie wiem, czy projekty smyka w rozbiórce, czy dokumentację właśnie pawilonu Emilia w postaci książki wydanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Natomiast z tych kilkunastu obiektów bardzo wysokiej klasy, które straciliśmy z Warszawy, tylko po niektórych mamy jakiekolwiek pozostałości. I nam to się dosyć szybko uruchomiło, jeżeli chodzi o jakby rozpoznanie, że tracimy coś bezpowrotnie, czego jakby do końca zjawiska, którego nie rozumiemy. I przyznajemy, że z każdym kolejnym traconym obiektem z Warszawy gromadziliśmy sobie jego kawałki tutaj w pracowni. Także mamy teraz kolekcję pozostałości z tych przekształcanych albo z zrujnowanych, czy jakby z rozebranych obiektów. A stało się to właśnie dzięki naszym doświadczeniom przy Warszawie Powiśle, dlatego że tak jak Państwu mówiłam, będąc jakby skazanymi na używanie tylko normatywnych elementów czy ściany kurtynowej, musieliśmy dokonać rozbiórki tej historycznej, tego historycznego szklenia. I jak Państwo widzą, no, wyglądało to słabo, natomiast my dostrzegliśmy w tej materii pewnego rodzaju cechę charakterystyczną. A jest to związane z tym, o czym czasami wspomina też Hubert Trammer, z tym, że w po wojnie, ten powojenny modernizm był jakby dosyć rzadki, dosyć rzadko budowano prestiżowe obiekty. Natomiast chciano na modłę jakby amerykańską i tego, co było widać wtedy w ówczesnych żurnalach, udawać, że takich obiektów jest bardzo wiele. I stosowano taki zabieg, że elementy, które były wykonywane przez rzemieślników, udawały produkcję masową. I tak jak na świecie właśnie każda produkcja przemysłowa, seryjna udaje właśnie rzemieślniczą, u nas było odwrotnie. U nas wyjątkowe elementy były robione tak, jakby były częścią jakiegoś olbrzymiego systemu, tak jakby ten modernizm u nas był na każdym kroku. I między innymi tutaj na slajdach widzą Państwo tą fasadę, to szkło osłonowe, które było udawało wyrób przemysłowy, a było zrobione przez ślusarzy z płaskowników, czyli to nie były żadne ciągnięte profile, tylko było to skręcane z płaskowników. Natomiast ten śrubunek był specjalnie tak często zastosowany, żeby właśnie udawało to taki wyrób przemysłowy. Niszcząc tą fasadę, byliśmy na tyle przytomni, że fragmenty jej zostawiliśmy sobie.
I od tego zaczęła się ta nasza cała, powiedzmy, kolekcja. Na początku to była nieuporządkowana intuicja, ale dzięki właśnie Aleksandrze Kędziorek, która wróciła z tego Bauhausu, oraz Tomkowi Fudali, który jest kuratorem w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaczęliśmy trochę bardziej systematycznie to zbierać. I architekci, którzy zaczęli kolejne pawilony linii średnicowej przekształcać, też prezentowali nam wybrane fragmenty ich obiektów. Najpierw pokażemy kilka zdjęć, bo mamy to oczywiście udokumentowane, a potem pokażemy to Państwu w naturze. Tu widać na przykład słupek właśnie rzemieślniczo wykonany nie z takich zamkniętych profili, tylko z płaskowników oraz klamki z chłodnej 25. Tutaj kolejne elementy, za chwilę o nich opowiemy, jakby je pokazując Państwu. To są akurat fragmenty Warszawy Wschodniej. Mamy też fragmenty instalacji ulotnych i typowe dla budownictwa warszawskiego materiały wykończeniowe. Lata 30. Oraz fragmenty z bardzo dobrze wykonanej, jakby wykonanego remontu stacji Warszawa Stadion. I taka pierwsza gruba teza, opowiadając o tym wszystkim, jest taka, że jeżeli coś z polskiego modernizmu przerabiamy, to jednak spróbujmy docenić jak najbardziej tą autentyczną materię tych budynków. Bo tu nie chodzi o to, żeby coś miało taką aurę starości. Tu chodzi też o to, że nawet nie widzimy na dzień dzisiejszy, że ta materia może różne znaczenia za sobą nieść, jak na przykład fakt tego odwrócenia seryjności wykonania tych rzeczy. To, co jest dla nas niesamowite, to to, że z tak małą paletą materiałów budowlanych mogły powstać tak fantastyczne obiekty, które były głównie oparte jednak o przestrzeń, a nie jakby szlachetność tych materiałów. To teraz chyba się przełączymy na kamerkę. Okej, to widać nas? Tak, widać. Widać was. Okej. To zaczniemy może od właśnie tej ściany kurtynowej. To jest ciężkie, więc uwaga. Tak jak mówiła Patrycja, nie mogliśmy Państwa zaprosić na warsztaty. Warsztaty mieliśmy tak sobie obmyślone, że będziemy to po prostu jakby sprawdzać organoleptycznie, że nawet po ciemku byśmy kiedyś zapraszamy Państwa, żeby sobie to po prostu podotykać. No i jakby widać po tym profilu, dlaczego ta fasada nie spełniałaby żadnej normy, jeżeli chodzi o termikę albo jeżeli chodzi o różne przepisy pożarowe. Oczywiście w każdym obiekcie można pójść ścieżką odstępstw i uzyskać pozwolenia, żeby ta stara materia została, łącznie z tymi wszystkimi mankamentami. Natomiast no, to jest pewnego rodzaju decyzja osoby, która tym obiektem zaczyna się zajmować. W Warszawie zostały nam dwie takie fasady z takich płaskowników. Jedna to jest fasada ogrodowa Muzeum Plakatu, a druga to jest ekspozytura wojskowa na Powiślu Warszawskim, ekspozytura, przepraszam, węgierska na Powiślu Warszawskim. Tamte obiekty jeszcze nie zostały przerobione, więc można w naturze obejrzeć te właśnie identyczne rozwiązania. Mogę to? To jest otwarte case. Musisz nie ruszać za bardzo. To jest część mur oporowy kompleks warszawianki, który jest na strasznym stanie, niestety na dzień dzisiejszy. Teren był zabudowany, był wybetonowany i to woda nie filtruje przez ten ażurowy mur i to dlaczego on pęka w ten sposób, które widzimy tutaj na moje ręce. Tak, to są kształtki zaprojektowane przez Lecha Tomaszewskiego i to jest beton niezbrojony, czyli tutaj właśnie my sobie pożyczyliśmy z warszawianki ten kawałek, właśnie żeby po pierwsze
mieć ślad po tym, że cały ten mur oporowy był bez zbrojenia zrobiony, ale to nie dlatego on pęka, on właśnie pęka przez to, że układ wodny jest tam zaburzony. Natomiast nas fascynuje struktura tego betonu, bo widać dokładnie, że jest to z warszawskiego piachu. Jest taka bardzo charakterystyczna struktura, która jest identyczna jak w cegłach, szarych cegłach przedwojennych architektów warszawskich. Więc to nie jest taki beton gładki jak w różnych okładzinowych miejscach. Kolejna rzecz. Tutaj mamy płytkę właśnie z pawilonu Emilia. Jeżeli uda się, powiedzie się ten projekt... Lastryko, oryginalny. Tak, jeżeli powiedzie się ten projekt zmontowania z powrotem tego pawilonu, to oczywiście oddamy, odłożymy ją na miejsce. Liczymy na to, że się uda to wprawić. I dla porównania chciałam pokazać kawałek oryginalnego lastryko. Simone, pokażę, żeby porównać. To jest akurat lastryko z pawilonu Zodiak. I widzą Państwo, że przez różnicę w kruszywie zupełnie inaczej te płytki jakby odbijają światło. Ta płytka w pawilonie Emilii miała dosypany biały żwir, dzięki temu ta przestrzeń tego pawilonu była dużo bardziej rozświetlona. Ta posadzka w pawilonie Emilia, przepraszam, Zodiak, była dużo bardziej pstrokata i to się architektom, którzy robili adaptację, powiodło. Oni bardzo rzetelnie tam kolorystykę tego kruszywa w nowych materiałach odtworzyli. Ale zostajemy na temat Zodiak. To są kawałki, ten mozaika, która była na fasady główne, które reprezentowała taki Zodiak po prostu. I część tego materiału szklane, bo używane w środku na wkomponowanie nowe. Przy budowie nowej mozaiki, nowe ta mozaiki. Materialność tej starej mozaiki trafiła w to samo miejsce, więc to jest akurat bardzo fajne. Mamy klasyki, czyli terakotę. To się najłatwiej zbiera, bo to zawsze w kontenerze można wyłowić, jak się przechodzi przy rozbiórce. Było bardzo mało odcieni, bardzo mało kształtów w zasadzie prostokąty, kwadraty i tak zwane ogryski, czyli przedwojenny kształt płytek z lat 30., popularnie teraz nazywany gorsecikami. Panowie jednak, majstrowie cały czas mówią na to ogryski. Trzymamy je dlatego, że one zapisują barwę, jaką można uzyskać przy barwieniu w masie tej terakoty. Teraz te gorseciki włoska firma zaczęła produkować na nowo, natomiast można je układać z fugą tylko i wyłącznie. Te przedwojenne płyteczki były zazwyczaj, czy po wojnie, ale były kładzone bez fugi. Cieszymy się, że teraz w ogóle we wnętrzach jest taki trend, żeby do tych modernistycznych materiałów wykończeniowych powracać. Nie, na przykład ludzie ostatnio też chętnie kładą lastryko w płytkach w mieszkaniu, natomiast wiemy, że trzeba je niestety szlifować po zakupie dodatkowo, żeby właśnie móc układać je bezfugowo, bo płytki lastryko z fugą mają zupełnie inny wyraz przy takich malutkich formatach niż takie lastrykowe, historyczne posadzki. Możemy pokazać rarytas. Ostatni element, bardzo taki fragment modulowy, element fasadowy przez panele aluminiowe. Tak, na takie pióro wpust one były montowane, czyli przykręcało się taką jedną deseczkę, jak można to nazwać deseczką, taki panelik aluminiowy, ryflowany, po czym się akurat te montażowe otworki taką płetewką jakby zasłaniało. Na koniec się uzyskiwało ciągłość tego materiału, że to było coś, co po całej fasadzie było jednorodne i nie było widać tych elementów montażowych. Tego typu aluminiowe okładziny jakby w wielu obiektach można było spotkać. Na fryzie właśnie w pawilonie Emilia te konkretne pochodzą z dworca wschodniego. Widzieliśmy je też nie tylko w warszawskich obiektach, o czym za chwilę. To chyba z tych takich
Tutaj elementów może jeszcze pokażę, mamy tego dużo więcej w pracowni, ale oczywiście nie ma czasu. Natomiast tu jest ten jeden z tych takich pustaków szklanych ze ściany osłonowej pawilonu Warszawa Stadion i nawet udało się jeszcze z kawałkiem uszczelki taki element zachować, więc nie poszło to na popielniczkę, jest u nas w archiwum, a jest to cenne, jeżeli chodzi o na przykład barwę tego szkła. Czy nie jest gwiazda na cenów? Nie pokazujemy. No, ale mogę trochę jako ciekawostkę. Okej, okay, jako ciekawostkę, co prawda nie jest to element architektoniczny, tylko wystawiennictwo. Ale dla mnie to działa jaki przykład, dlaczego nasza receptura ozdrobienia archiwum materialne jest warte, dlaczego taka gwiazda, ten punkt połączenia, system kolczatka Ansenów udało nas możliwość rekonstruować ten system. Wiecie, to prawda, gdybyśmy mieli tego kawałka, nie wiedzielibyśmy, jak zbudować cały system. Mieliśmy jeden kawałek i od tego startowaliśmy wbudować rekonstruować cały ten system. To jak warto jest ten element. To prawda. System kolczatka polega na tym, że na taki element montażowy nadziewa się kijki ogrodnicze i z tego buduje się taką koronkę, taki bardziej jakoś to nazwać, no nie wiem, no kolczatkę. Taki przestrzenna grafika albo przestrzenne... Taki system, który Hansenowie stosowali od końca lat 50. I my oczywiście ze zdjęć próbowaliśmy zrekonstruować ten system. Nawet myśleliśmy o druku 3D. No nie wiem, kilku ślusarzy z nami rozmawiało. I dzięki temu, że syn odnalazł ten element, okazało się, że są to zespawane ze sobą gwoździe, które dodatkowo jeszcze troszkę można wyginać. I okazało się, że jakby w geometrii tej struktury jest 8-stopniowy błąd, że właśnie gdyby ta gwiazdka była idealnie 12-osiowa, to byśmy nigdy nie zdołali jakby zbudować tej struktury. Więc wracając do naszego wykładu, włączam ponownie slajdy. Tak. Widzicie slajdy, Patrycja? Nie widzę, bo... Widzę, już jeszcze zobaczę w drugim... Widzicie na pełen ekran, czy jakby w ramce tego oprogramowania? Wiesz co, Gosiu, ja widzę dobrze, ale transmisja jest z pewnym opóźnieniem na Facebooku. Aha, widzimy teraz w ramce. Przepraszam, za chwilkę wrócę tutaj. Tak, dalej. Lepsze szerować desktop, tak? Dalej było w ramce. Desktop. Okej. Okay. Teraz jest ok. Wrócisz No dobrze, teraz u mnie jest w porządku. Okej, okay, przepraszam, przejadę do Samona, w którym się zatrzymaliśmy. Troszkę wspominając, o czym już powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że kiedyś uda się nam takie warsztaty przeprowadzić, bo jakby rzeczywiście jakby dotykając tych materiałów, doświadczając, nie wiem, gładkości, chropowatości, nawet tych subtelnych odcieni kolorystycznych, wtedy wiemy, o czym jakby można tutaj rozmawiać. Ale teraz spacerując po mieście mogę na przykład wskazać Państwu taki element, który każdy, który powraca do Warszawy na dworzec centralny, może obserwować właśnie na peronach. Tam starano się okładziny słupów z instalacjami zrobić właśnie bardzo upodobnić do tych historycznych lastrik opłukanych. No ale widać tutaj, że po pierwsze to nie jest ten sam wyraz plastyczny, a po drugie, że no niestety też trochę umiejętność wykonywania takich okładzin się też zaciera, bo te nawet bardzo nowe realizacje się rozpadają szybciej niż te historyczne. No ta pierwotna zdjęcia była widoczna taka fuga szklana, no też, ale...
Tak, tutaj kawałek podłogi lastrykowej właśnie z fugą, ale szklaną, tak jak w tych historycznych właśnie realizacjach. No teraz robiąc fugi w mieszkaniach, zazwyczaj się jednak idzie w epoksydy, więc to też jest troszkę inny wyraz, wyraz takiej podłogi. Nasz taki główny postulat i taki pomysł autorski, który wypracowaliśmy właśnie z Aleksandrą Kędziorek, dotyczący tych budynków, które są przekształcane albo burzone, to jest taki, żeby traktować je jako repozytorium tych historycznych materiałów dla innych budynków. Dlatego, że po wojnie korzystano z tak nielicznej palety tych materiałów, że jak obserwujemy realizacje z tego samego okresu, to widzimy, że wykorzystywano dokładnie to samo. Czyli na przykład przy rozbiórce smyka, jest teraz za późno, straciliśmy to, ale gdybyśmy zawczasu popatrzyli, co z tego smyka znika, to byśmy dostrzegli, że znikają na przykład takie prefabrykowane ażurowe pustaczki, które były doświetleniem trzonu komunikacyjnego z klatki schodowej, ale z których również dokładnie w tym samym czasie budowano w wiatrołapy, czy wiatro, nie wiem, osłony wiatrowe na osiedlu Praga 2, który ma status zabytku już bardzo długo. Obie te realizacje były zabytkami. Natomiast smyk został zburzony do kośćca i ten destrukt tego obiektu wyjechał no bez żadnej większej refleksji. Mamy oczywiście kawałki smyka tutaj w pracowni, głównie posadzkę. Mogą Państwo obejrzeć sobie, co zostało z autentycznej materialności smyka w sklepie na dole z zabawkami. Tam inwestor zostawił taki jeden słup jako właśnie taki dowód, że jest to ciągle zabytek. My postulujemy, żeby jak się demontuje obiekty, to żeby pomyśleć o tych materiałach jak przy takich transplantacjach medycznych, że możemy je wprawić właśnie w inne obiekty w Polsce. Koncepcja powstała w momencie, kiedy dyskutowaliśmy, co zrobić z pawilonem Emilia, czyli jest to alternatywny pomysł do tego jakby relokacji. Pomysł relokacji jest dużo lepszy, więc tutaj akurat się cieszymy, że została wybrana akurat ten scenariusz. Natomiast na przykładzie Emilia po prostu badaliśmy, w które obiekty w Polsce można byłoby kawałki tego pawilonu Emilia wprawić. No i oczywiście ściany osłonowe typowaliśmy do rotundy, bo widzieliśmy, że jakby ta ściana, stara ściana rotundy ma wartość. Okładziny, no nie wiem, posadzki do stacji w Kielcach, panele akustyczne do hali Oliwii w Gdańsku. W Hotel Krakowia też będzie przechodził remont, będzie to Muzeum Designu, więc tam też część tych materiałów mogłaby trafić. W audytorium we Wrocławiu, audytorium chemii, mogłoby otrzymać na przykład pochwyty ze składki schodowej czy inne elementy. I tak jak wtedy jakby ten pomysł się zdezaktualizował, to jednak udało nam się te nasze gruzy na jakby bazie tego pomysłu pokazać właśnie w pawilonie chemii we Wrocławiu na zasadzie takich tymczasowych wklejek w tą strukturę podczas Festiwalu Sztuki Survival. To było w 2017 roku. I rzeczywiście te materiały były specjalnie pokazane jak takie nie w strukturze, żeby było widać, że to jest taka przestrzenna pomyłka, żeby człowiek pomyślał, ale o co chodzi, że tutaj ta kładzina na przykład aluminiowa zjechała z tej fasady na szyby. Chcieliśmy, żeby widzowie zobaczyli, że to są jednak interwencje w ten budynek. Na szczęście on nie zostanie zniszczony. I na szczęście jest w tak dobrym stanie, że ta nasza kolekcja chyba nie będzie mu potrzebna. Tutaj płyty akustyczne, płyty wygłuszające z muzeum, znaczy ze stacji Warszawa Wschodnia pomagały takim akustycznym panelom, żeby jakby ludzie nie dudnili na rampie
wyprowadzającej tłum z hali. Było intrygujące zobaczyć taki efekt trochę kamuflażowy tej elementy, które było bardzo prawdopodobnie, dokładnie te same elementy, które tam są i istnieją, jaki był taki widoczny i niewidoczny, była interwencja bardzo taki subtelna, mi się wydaje. Szczególnie w Warszawie, bo śmialiśmy się przy pawilonie chemii, że tak jak gruzy rozbiórkowe, na przykład cegły z Wrocławia wspomagały odbudowę powojenną Warszawy, to śmialiśmy się, że teraz mogłoby to właśnie działać w drugą stronę, że te destrukty modernizmu powojennego ratują te ikoniczne obiekty w innych miastach. Niestety, w Warszawie jakby zostało zniszczonych tych obiektów najwięcej. A w Warszawie akurat wartość gruzu powinna być oczywistością, jako że wszyscy mieszkamy na topografii usypanej z gruzu. My, aby zwrócić uwagę na to, jak istotna jest ta topografia, szczególnie na przykład na warszawskim Muranowie, które zostało zaprojektowane jako pomnik, osiedle pomnik Muranów, które miało być takim zapisem materialnym katastrofy. My tam dokonaliśmy w ramach rezydencji w Muzeum Polin takiej odkrywki tymczasowej, czyli sprawdziliśmy z archeologiem, z Ashley Kawaszoglu, artystką z Turcji, co się znajduje w tych nasypach gruzowych. Projekt był zainspirowany tym, co napisał autor Muranowa Lachert. On pisał o tych pagórach, że to będzie archiwum dla przyszłych pokoleń. My jesteśmy tym przyszłym pokoleniem, więc poczuliśmy się uprawnieni, żeby do niego zajrzeć. Zobaczyliśmy coś w środku, również z mieszkańcami Muranowa, po czym odłożyliśmy to na miejsce. To zostało z powrotem do takiego gruzowego pagóra zasypane. Dlatego było to dla nas ważne, bo wtedy bardzo dużo tych górek znikało, jakby były budowane, nie wiem, trafostacje czy różne mała architektura i po prostu kopara wywoziła te nasypy gruzowe. Więc tak jak my myślimy o modernizmie, jak o obiektach, to też chcemy mówić, że ta topografia gruzowa powojenna to jest również rozwiązanie modernistów. To też jest modernistyczny element Warszawy, ale w skali urbanistycznej, a nie tylko... I też część architektura krajobrazu w tego miasta. Tak. I uważamy, że jakby wartość taka jakby z kulturowego punktu widzenia to, że Warszawa jest miastem pokatastroficznym i to, że mamy krajobraz z gruzów, należy do nas wszystkich, więc tutaj nie jest tego, że ktoś sobie koparką może po prostu to rozkopać i wywieźć. Razem z tymi pagórami niestety też tracimy małą architekturę. Na Muranowie jest to po prostu koszmarny proces, który trwa. Ta architektura była budowana właśnie z takich cegieł warszawskich, z tego warszawskiego piachu, żeby się różniły od gruzobetonu samych budynków. No, tak, budynki były wykonywane z taka cegła recyklingowana na miejscu, co była czerwona cegła w budynkach, z detalach betonu, prefabrykowany gruzobeton i detale na małe architektura były szare i miał taki funkcję, taki kontener, taki holding the terrain, taki wiecie. Tak, i to było bardzo szczegółowo zaprojektowane. Lachert też z Januszkiewiczem, że rzeźbiarzem, opracowali kształtki do odlewania z betonu, na przykład takie siedziska były wykonywane z prefabrykatów, ale bardzo pięknie operowali samą fakturą tej cegły, używając wątków wystudiowanych przez warszawskich architektów przedwojennych i projektowano też miejsca na zieleń, jak na przykład ta donica na drzewo, więc myślano w skali i krajobrazu i zieleni, dlatego że na tym gruzie ta zieleń inaczej zupełnie rośnie. I wiemy doskonale, mamy za Warszawie, obserwowaliśmy procesy idealnej konserwacji obiektów z cegły warszawskiej, jak na przykład willi Guta na ulicy Henewrońskiego. Niestety to, co dzieje się na Muranowie, wygląda odmiennie, bo wygląda tak, czyli wygląda jak euroremont. Tanie materiały z Castoramy, które oklejają te pięknie wykonane
reliefy z cegły, które kolorystycznie mają się nijak jakby do tego pomysłu, że pagórki zielone są w oprawie szarej, a na tych pagórkach wznoszą się jakby ceglaste elewacje nieotynkowanych pierwotnie budynków. Natomiast na Muranowie widać, że po tym euroremoncie, który nie wiem, nastąpił parę lat temu, to się wszystko zaczęło wydarzać, to te materiały, jak widać, pomimo tego, że niby są dedykowane takim miejscom, się nie sprawdzają. Ta cegła przeżyła kilka dekad więcej i to, że była lekko do oczyszczenia, jakby nie usprawiedliwia tego, co tam się dzieje. Wchodzimy teraz właśnie w detal, bo wydaje nam się, że jeżeli chodzi o ochronę warszawskiego modernizmu, straciliśmy tak wiele olbrzymich obiektów, że właśnie straciliśmy trochę czujność na temat tego, co jest drobne i takie rozproszone, co jest taką drobną warstwą. Dla przykładu opowiemy coś, co jest rozpoznawalne w Warszawie, a czego w ogóle jako warszawiacy nie doceniamy, że mamy te na przykład... Mamy dowody, jak podchodzono do autentycznej materii obiektów historycznych po wojnie, czyli mamy te dziesiątki tysięcy, ale chyba w milionach trzeba liczyć w Warszawie, uzupełnień kamieniarki przedwojennej. Wtedy było jasne, że oczywiście to wynikało też z ekonomii, ale tutaj ekonomia wysiłku była dużo droższa, bo robocizna przy tym była dużo droższa, więc ale zachowano te elewacje przedwojenne. Zachowano tą paletę kolorystyczną przedwojenną dzięki temu, że taka wartość materialna. Uzupełniano te obiekty, te jakby ubytki postrzałowe właśnie takimi łatkami. I to jest taka warstwa trudno dostrzegalna. Jak zacznie się ją obserwować w mieście, to na przykład ten proces konserwacji, taka jakby decyzja, jak traktować materię historyczną, jest wszędzie w Warszawie. Nawet po murku wzdłuż Ogrodu Saskiego, po łatkach można zauważyć, czy one są, czy to jest murek przedwojenny, czy powojenny. Bo w zasadzie przy tych znakomitych rozwiązaniach konserwatorskich, które stosowano po wojnie, to bardzo trudno jest rozróżnić, co jest przedwojenne, co jest powojenne. Jak coś ma łatki, jest to dowodem, że przetrwało katastrofę. I teraz dochodzimy do ostatniego naszego elementu, dlatego że tak jak niepozorne wcześniej łatki były dla nas niedostrzegane, czy właśnie mała architektura towarzysząca budynkom modernistycznym, to dwa lata temu przyłapaliśmy generalnie taki błąd w rozumieniu jednej z bardzo istotnej warstwy architektury modernistycznej. Krajobraz. Zieleń. Slajd, który Państwo widzieli przed chwilą, powtórzyliśmy specjalnie, czyli jest to slajd reklamujący tą idealną restaurację willi Miesa van der Rohe w Brnie. Natomiast tak jak chwalone są wszystkie tam detale, rozwiązania, to nikt nie zauważył, że jedna rzecz się nie zgadza. To znaczy... Była w oryginalnym pawilonie przez taki porch, donica wodna z liliami wodnymi, która była na poziom zero z slew, który z kranikiem. I ten detal był rekonstruowany na kompletnie inny sposób i donice były dodane do tego. I Miss van der Rohe zrozumiała taki też mikroklimat, który jest podobny do tego typu do rośliny wodnej, która była na ten punkt cienia, na taka strefa pomiędzy wewnętrzna i zewnętrzna budynek. I to też doczytaliśmy, jeżeli chodzi o ten pawilon, który pokazywaliśmy jako pierwszą modernistyczną ruinę, że odbudowując to w latach 80. bardzo poprawnie jakby oprócz niemożliwości odwzorowania rysunku okładzin kamiennych starano się jakby ten budynek przypodobnić do pierwowzoru. Natomiast błąd w myśleniu wykonano, jeżeli chodzi o tafle wody. Założyli wszyscy, że to jest taka czysta, sterylna tafla wody, jak ówcześnie w latach 80. było to modne.
bo oparto to o rozwiązania chemiczne i basenowe. Tam pod spodem jest zrobiona piwnica, której nie było w oryginale, w której działa cała maszyneria do tego stawu. Przed, jakby w oryginale, Nies van der Rohe oczywiście stosował rośliny wodne do czyszczenia tego stawu, ich naturalną zdolność do czyszczenia wody. Nie było tam żadnej maszynerii, nikt tam nie używał chemii. Jak zaczęliśmy się rozglądać, to bardzo wielu miejsc, jakby obiektach Niesa van der Rohe znaleźliśmy roślinność wodną. I wydaje nam się, że tak jak my patrzymy właśnie, nie wiem, 50-80 lat wstecz i inspirujemy się tymi historycznymi obiektami, tak samo on robił, że dla niego referencją, inspiracją mogły być takie pawilonowe struktury przeszklone Josepha Paxtona, który właśnie lilie wodne hodował w tych pawilonach i który badając te lilie wodne doszedł do rozwiązania, jak zbudować pałac kryształowy, pałac wystawowy, który był pierwszą realizacją w historii architektury właśnie prefabrykowaną, która przeniosła architekturę z tego, jakby z ery rzemieślnictwa właśnie w prefabrykację. A o tym, jakby dla niego to było stosowanie tych roślin wodnych mogło być też takim ukłonem w kierunku Sir Paxtona, bo wtedy w moderniści uważali, że prefabrykację, produkcję architektury jako coś jako jakby progres, jako zysk, jeszcze się nie zderzano z katastrofą klimatyczną, a u nas w Warszawie oczywiście udawaliśmy rzemieślniczymi sposobami tą prefabrykację, właśnie też z tego punktu widzenia, że to się wydawało takim jednym z najbardziej kluczowych jakby osiągnięć w architekturze. Natomiast hydrobotanika, czyli właśnie umiejętność stosowania roślin wodnych w architekturze, wypadła z kanonu, jakby z tej dziedziny dosyć niedawno, bo jak sobie zaczęliśmy zbierać materiały dotyczące tej niezauważalnej materii architektonicznej, czyli zieleni, to znaleźliśmy przykłady przedwojenne właśnie z nauki hydrobotaniki, na przykład tutaj przy Liceum Batorego. Teraz w ramach budżetu partycypacyjnego to zostało odtworzone, ale wydaje nam się, że wiedzę dopiero studenci czy uczniowie będą odtwarzać w kolejnych semestrach. Tak, niestety taka renowacja wygląda nierozumialna do jaka struktura tego basenu z rośliny wodne mogła być wyglądało. To są niestety półki, które nie działają jak mogą być. Tak, tak. Kibicujemy, żeby właśnie ta doniczka zaczęła jakby metodą prób i błędów jakby tą wiedzę hydrobotaniczną przywracać. No obserwowaliśmy teraz niestety, że na przykład rośliny wynurzone stoją w żwirku, więc jakby nie wynurzają się z wody, stoją w suchym żwirku, więc wydaje nam się, że tutaj akurat ta nauka hydrobotaniki jeszcze musi chwilę potrwać, ale nie grymasząc, tylko opowiadając Państwu o naszych znaleziskach, chcieliśmy pokazać, jak wyglądał taki aparat do nauki hydrobotaniki dla studentów architektury na dziedzińcu dydaktycznym na wydziale przy ulicy Koszykowej 55. To były takie głębniki, baseniki z różnymi roślinami, żeby właśnie uczyć się, że można bez chemii mieć stawy w Warszawie. Natomiast one wyglądają tak, czyli jakby nikt nie rozumie ani po co one zostały wykonane, ani jakie można jakby prace dydaktyczne na tym prowadzić. Kilka ostatnich slajdów z rzeczywistości modernistycznych osiedli w Warszawie. To jest na przykład przy ulicy Długiej Stawik, który kiedyś trafił też na okładkę czasopisma Stolica, a niedaleko Warszawy mamy na przykład Żelazową Wolę, w której teraz uczuleni jakby na tego typu detale dostrzegliśmy na przykład, że są tam nieobsadzone roślinami wodnymi donice podwodne na tego typu rośliny, które też widać na starych pocztówkach, że takie kobierce lilii wodnych tam były elementem tej kompozycji. Dla nas teraz już wiemy, że żeby korzeniące się w glebie rośliny o liściach pływających miały szansę w tej architekturze trwać, to one potrzebują właśnie detalu architektonicznego, czyli takiej podwodnej
doniczki, grządki. No i szukamy, jakby zbieramy sobie takie detale, jak ta na przykład taki pierścień wokół sadzawki w zoo, pierścień, który miał siłę czyszczenia tej wody, że to wszystko jeszcze mamy i możemy to obsadzić. Z architektury ta warstwa roślinna, która zniknęła, na dzień dzisiejszy mamy rozpoznane dwie straty. To jest właśnie hydrobotanika, a drugie to są winorośla, czyli część, tak zwane ściany zielone. Teraz w różnych poradnikach związanych z poprawą mikroklimatu w mieście postuluje się powrót do tego. My zaczęliśmy obserwować te istniejące jeszcze budynki, które na zdjęciach są obrośnięte pnączami i tutaj widzą Państwo tynk, który opracowała Alina Scholz razem z Haliną Skibniewską dla osiedla Szwoleżerów, które w większości zniknęło pod ociepleniem oczywiście. Natomiast w niektórych miejscach na balkonach to jeszcze można obejrzeć. Nie mamy niestety w naszym klaserze takiego tynku. Chyba trzeba będzie zrobić odcisk, bo on był zaprojektowany tak, żeby winorośl, taka, która się wspina, po pierwsze miała gdzie się czepiać, a po drugie, żeby jeżeli dojdzie do usterki, jeżeli ta roślina po prostu rozsadzi tą fakturę, to nie będzie to wizualną stratą, bo jakby na tyle to jest chropowate, że kolejne chropowatości tylko jakby się wpiszą w ten zamysł. Więc na dzień dzisiejszy osiedla, na przykład osiedle Szwoleżerów wygląda tak. Z jednej strony mamy sterylne fasady, z drugiej strony mamy puste niecki po społecznej sadzawce, więc ta warstwa tej architektury, która była pomyślana jako integralna część tych obiektów, ta zielona warstwa, jakby to jest teraz, wydaje nam się, w Warszawie, rzecz, którą możemy wspólnie odzyskać. Mogę oprócz ten dwie elementy, które Gosia mówiła, rośliny wodne i winorośl, trochę mówiliśmy, mi się wydaje, o ten trochę trzeci element, krajobraz, który trochę zniknie, który my nazywamy taki terenoplastykę i takie pogłębienie do zrobienia taki staw naturalny, który widzicie tutaj na tej slajdzie pod wierzbą. I co spróbujemy rekonstruować w ramach projektu na wystawie o Alina Scholz, które przygotujemy na lato z Muzeum Warszawy. Generalne rozumienie, jaki terenoplastyka jest też część naszej architektury, architektura krajobrazu. Wystawa w Muzeum Warszawy będzie, w Muzeum Woli, będzie dotyczyła właśnie odbudowy warszawskiej zieleni, powojennej odbudowy i dorobku Aliny Scholz, która była kierowniczką pracowni zieleń i właśnie była jakby odpowiedzialna za wszystkie te pustki między budynkami modernistycznymi oraz właśnie zieleń w architekturze. Więc liczymy, że z tą wystawą ta debata na temat tego komponentu jakby się spopularyzuje. I że krok dalej na szerszy ten temat. Tutaj już jest koniec slajdowiska. Mogą Państwo się wczytać w naszą stronę, która jest niestety na razie tylko po angielsku, ale jest tam dosyć sporo materiałów też do ściągnięcia, część dwujęzyczna, więc gdyby ktoś chciał prześledzić jakieś tropy rozpoznania, to zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo również za tutaj ciekawą prezentację i w ogóle opowiedzeniu o problemach konserwacji powojennego modernizmu, ale z waszego jakby doświadczenia, a także pewnej idei, która po prostu wam przyświeca. Też bardzo, bardzo się cieszę, że te kwestie dotyczące zieleni zostaną wkrótce pokazane na wystawie w Muzeum Woli, tak? W Muzeum Woli one chyba będzie ta wystawa już od czerwca, a przy okazji mogę Państwa zaprosić na wystawę, która obecnie jest w Muzeum Woli, Przemiany Krajobraz Woli po 1989 roku, które akurat też jestem kuratorką. Natomiast wracając do tutaj wykładu, pojawiło się kilka pytań, natomiast zanim do nich
to tutaj podzielę się swoją refleksją, mianowicie mówicie właśnie o tej prawdzie materiału i o tym, jak ona jest istotna. I z tej, rozumiem też z tego namysłu, z tej refleksji zrodził się właśnie ten pomysł klasteru dziedzictwa materialnego. Ja myślę, że świetnie to widzimy, jak właśnie ta kwestia tej prawdy materiału jest istotna przy po prostu... Rotundzie. Rotundy, dokładnie tak. Trzeba to gruntem obsadzić, naprawdę. Wtedy chyba wszyscy zobaczyliśmy, przy, no, powiedzmy, dobrych chęciach, tak? Projekt, który na projekcie, powiedzmy, jeszcze no, nie było tego widać na wizualizacjach, prawda? Że to będzie, no, powiedzmy sobie szczerze, aż tak źle wyglądać, tak? Bo to jest no, rotunda, myślę, dla wielu warszawiaków była pewnym takim, jakby to powiedzieć, takim znakiem nawet nie zapytania, ale po prostu takim sprzeciwem na nie, że to nie miało tak wyglądać, tak? Natomiast to, co wy tutaj o czym mówicie, co pokazujecie, tak dobitnie wskazuje na to, jak jest istotna prawda materiału. I może musiało się to wydarzyć, co się wydarzyło z rotundą, żeby pokazać, jak właśnie nie należy, w którą stronę nie powinniśmy iść, nie używając i nie mając czasami możliwości na te odtworzenie pewnych elementów technologicznych, technicznych, tak? Tak, ale tak jak się makietuje fasady nowych budynków przy konkursach, przy dużych inwestycjach publicznych, nie rozumiemy dlaczego, jeżeli mamy dopiero jesteśmy w trakcie wypracowywania, jakimi współczesnymi materiałami zastępować te materiały historyczne, na przykład nie narzuca się takiego jeden do jednego fragmentu fasady, że inwestor musi to przedstawić na przykład konserwatorowi do zatwierdzenia, bo tu chodzi o niuanse. To była bardzo prosta geometria i bardzo proste kształty. I czasami niuans, że coś jest wypukłe, nie wiem, centymetr, a nie 5 centymetrów, to zupełnie inny światłocień się buduje na takiej fasadzie. Wydaje nam się, że sztuczność rotundy wynika, właśnie nie wynika, znaczy tam dosyć poprawnie jakby te podziały, oprócz oczywiście góry, i braku tych przepasek środkowych, no ktoś, że tak powiem, liczył te słupki na zdjęciu i jakoś tam potem je rozstawiał w tej dokumentacji. Natomiast nie przyszło nikomu do głowy, że to, że coś jest teraz na gładko, bo jest niby bardziej elegancko, albo coś jest mniej uproszczone, żeby po prostu nie powodowało jakichś, nie wiem, zacieków, czy jakichś nieprzewidywalnych problemów, że to tak bardzo wpłynie na ten efekt plastyczny. A druga rzecz, oprócz tej tektoniki detalu, my uwielbiamy pojęcie helioplastyka, to też jest takie pojęcie, które wypadło jakby z języka architekturze, które polega na tym, że to rozrzeźbienie tego detalu jeszcze postrzegano w sekwencji zmiany oświetlenia, jakby w ciągu dnia, tak? I jakby też lokalizacji obiektu, że te reliefowe okładziny aluminiowe, one po prostu inaczej wyglądały rano, a inaczej wyglądały po południu. I to też wtedy się trochę, nawet taki bardzo prosty pawilonik, on po prostu inaczej wyglądał, a tym bardziej wyglądał inaczej, jak się w nim zapaliło światło od środka. Też, no już nie będę tutaj wymieniać, bo rotunda miała też swoich towarzyszy, gabloty i właśnie tą małą architekturę wokół siebie, więc nie była jakby jedynym elementem, a kulisy jej też miały kontrastowy kolor, a nie były tak zunifikowane jak teraz, bo to wrażenie nieautentyczności wynika też właśnie ze zmiany kontekstu. Tak, właśnie kontekst jest, myślę, ważny w ogóle dla architektury i projektu architektonicznego. Zresztą tą refleksją dzieli się z nami Karina Dudzińska. W komentarzu: odbudowa i relokacja to jedno, ale ważny jest kontekst przestrzeni wokół. Na przykład Supersam był wspaniałym budynkiem, ale był też doskonale wpisany w przestrzeń. Z czym no, nie sposób się nie zgodzić. On był projektowany właśnie pod
tą przestrzeń. Niestety we współczesnych projektach czasami, nie mówię, że zawsze, bo oczywiście mamy też przykłady współczesnych realizacji świetnie wpisanych w kontekst, ale niestety czasami zapominano właśnie o tym kontekście, który jest pewną spójnością według mnie z też projektem. I tutaj też widzę pytania właśnie dotyczące relokacji. To myślę, że wywołane przy poruszeniu tematu dotyczącego Emilii. To może przytoczę po prostu od razu dwa te komentarze i poproszę Was o ustosunkowanie się do nich. Kolejny raz Karina Dudzińska pisze: pawilon Emilia był całością z łącznikiem z tyłu i blokiem oraz pasażem, czyli w kontekście relokacja powinna być ostatecznością. To jest ogromny problem naszego miasta, że nie potrafimy docenić powojennej architektury, którą zastępują albo mierne kopie, widzę smyk, też nie sposób się nie zgodzić, albo architektura gorszej jakości, jak Centrum Handlowe Plac Unii, a Supersam. Oczywiście myślę, że tutaj mamy pełną zgodność i tutaj od razu też przejdę do kolejnego komentarza Anny Cymer. Czy da się określić granice, kiedy relokacja, która chyba zawsze wiąże się ze zmianą, przebudową, rozbudową obiektu, na przykład Emilia, ma zyskać dodatkową, na przykład Emilia ma zyskać dodatkową ogromną salę w piwnicy, daje nam szansę na zachowanie historycznej bryły, a kiedy idzie za daleko? Co powinniśmy przy relokacji na pewno starać się ochronić i czy powinno się wartościować wagę zachowanych przy relokacji elementów? Czy ważniejszy jest kształt, bryła, czy oryginalne elementy, substancja, detale? To na razie te dwa komentarze. Debata o relokacji obiektów modernistycznych w Warszawie była najbardziej aktualna w 2006 roku, kiedy wiedzieliśmy już, że zostanie zniszczony pawilon Chemia, a którego struktura była bardzo lekka. I Kuba Szczęsny tutaj w ramach centrali razem ze stażystami opracowali nawet projekt, jak przenieść ten pawilon nad Wisłę, żeby tam stworzyć z niego taką informację turystyczną. Niestety to się nie udało, ten obiekt poległ. Po raz kolejny o relokacji chyba właśnie przy pawilonie Emilia dyskutowaliśmy w momencie, kiedy wszyscy rozumieją, że to jest jakby fragment większej kompozycji, tak jak w smyku. Smyk nie był tylko tym statkiem, ale był też tym kapitanatem portu z tyłu. To było jedno założenie plastyczne. To jakby zdajemy sobie sprawę, że Emilia to jest tylko fragment obiektu. Natomiast dla mnie w relokacjach najważniejszy byłby sam akt, tak jak z odbudową Warszawy. My nie mamy UNESCO za świetność tych obiektów, tylko za fakt odbudowy. Wydaje mi się, że relokacja fragmentu tego założenia, czyli przestawienie pawilonu Emilia albo zrobienie cokolwiek z tymi zachowanymi resztkami, które są teraz zaparkowane i czekają na jakieś reużycie, będzie to aktem, dowodem, że jako miasto rozwijamy repertuar, jak ten modernizm chronić. Bo mamy coś, czego nie umiem nawet nazwać. Mamy Zodiak, mamy Smyka, mamy Rotundę. Trzeba już zacząć to wahadło przechylać na tą jaśniejszą stronę. I niezależnie od tego, jak oceniamy pomysł zrobienia po prostu pawilonu w kontekście też powstawania Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w ogóle myślenia też o zabytkowym parku, który tam jest, o założeniu generalnie kontekście zabytku Pałacu Kultury, to jakakolwiek relokacja pozostałości po Emilii będzie kolejnym przykładem, co można z tymi budynkami robić, żeby po raz pierwszy takiej relokacji dokonać. Bo jeszcze nie mamy żadnego obiektu, który został oprócz przesuwanych budynków na przykład przeniesionego. No, na przykład na
przesunięcia koszu w Muranowie pozostała taki kreski, gdzie ten budynek dokładnie stała na ten pierwotnego konfiguracji przedwojenne. No, byłoby interesujące pomyśleć w trakcie takiej relokacji Emilii, jak możemy pomarkować w okolica Emilii przeszedł na przykład tego pasaż pomiędzy tymi budynkami, którą była taki no, część warta o taki, o taki przestrzenność tego budynku, albo którykolwiek taki proces, który świetli się taki jakość tej architektury, inaczej nie tylko części na innego miejsca, na przykład. Pawilon Emilia, mieliśmy szansę pracować nad paroma aranżacjami w tym okresie, kiedy to stanowiło Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I ten pawilon przestrzennie wydaje nam się, no po prostu był takim pudełkiem do wypełniania. Natomiast jego największą wartość była ta charakterystyczna tektonika dachu, która tak jak z dachem rotundy dla warszawiaków stanowiły takie elementy krajobrazu miejskiego. I, no i to jest chyba ten taki element oprócz neonu, który po tej relokacji zapewnie będzie takim najbardziej jakby wiążącym z tym z tą poprzedniczką. No. Tak, no widzieliśmy na waszych zdjęciach fragmenty właśnie tego zadaszenia, które jest obecnie przy Domu Słowa Polskiego przechowywane i zadaszone po jakiejś tam też interwencji społeczników. Natomiast ja spotkałam się też tutaj z takim stwierdzeniem dotyczącym właśnie relokacji w kontekście pawilonu Emilia, że jest to pewne takie skansenizowanie miasta, które nie ma, nie wiem, przynajmniej na gruncie polskim precedensu. I tutaj no taki dosyć wyraźny głos zabrał właśnie profesor Waldemar Baraniewski. Tutaj chciałam, żebyście się też do tego odnieśli. Bardzo się cieszę, że te debaty przestały właśnie dotyczyć, czy chronić modernizm, czy nie, a zaczęliśmy się spierać właśnie, co z tym robić. Bardzo się cieszę, że jakby teraz o tych zaczęliśmy dyskutować o tych niuansach. Uwielbiam skanseny, mówiąc szczerze. Jakby rozumiem całą tą manipulację, jeżeli chodzi o ahistoryczność i tak dalej. Natomiast no, my posługujemy się z Simone pojęciem chronochaos, że w Warszawie, która jest po prostu tak przemanipulowanym krajobrazem pamięci, że my to nazywamy memoryscape, czyli właśnie pamięć uprzestrzeniona, kiedy naprawdę człowiek, który tutaj nie robi, jakby nie jest warszawianistą albo miłośnikiem architektury i przez lata po prostu nie wnika w konteksty różnych fizyczności w tym mieście, to ma wielki problem, żeby zorientować się, o co chodzi, co jest z kiedy, tak? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który budynek warszawski jest najstarszy, więc przez to, że większość jednak zabytków jest albo przebudowana, albo odbudowana. No podobno Arsenał przy ulicy Długiej to jest najstarszy budynek w Warszawie. Więc tutaj jakby jeżeli chodzi o tą debatę nad materialnością miasta i właśnie kto ma prawo decydować, jak co powinno być zmonumentalizowane, jest super ważną i żywą debatą. Bo na koniec widzimy, co się dzieje, kiedy któraś narracja przechwytuje taką i zaczyna stosować przemoc symboliczną. I to jest na przykład dla nas bardzo ważnym tematem przy Muranowie, bo to jest nie tylko lokalny zabytek, ale to jest globalny. To jest chyba jedyne na świecie osiedle osiedle. Więc obstawianie teraz pomniczkami tego bez rekonstrukcji tej istoty, tego założenia, wydaje nam się nietrafione. Natomiast jeżeli chodzi o te receptury, co z tą materialnością w mniejszej skali, nie osiedla, tylko obiektów architektonicznych, które da się przestawić, no to otwiera pole do dużo większej dyskusji. No. Więc tu my nie mamy jakby, nie mówimy, że coś bardziej preferujemy, a coś nie. Dla nas najpiękniejsze w Warszawie jest to,
że jest taki natłok tych warstw historycznych i ten chronochaos cały czas się przegryza. I jeżeli zaczniemy jakieś mieć refleksje na czas, a nie tylko po fakcie, no to będzie super. Tak, myślę, że faktycznie to, co charakteryzuje Warszawę, to jest ta warstwowość nieprawdopodobna w stosunku właśnie do innych stolic europejskich. Tutaj nasunęła mi się jeszcze taka jedna kwestia. Mówiliście o liceum Batorego. To akurat jest liceum, w którym ja się uczyłam. Moje liceum, zresztą Oli Kędziorek, która tutaj była wspominana również. I powiem szczerze, dla mnie to jest odkrycie, bo ja pamiętam te, w zasadzie traktowałam je jako po prostu ogródki nawet nie pracowników, po prostu mieszkańców tych oficyn przed liceum. I absolutnie nie przyciągały żadnej mojej uwagi, wydawały mi się dosyć typowymi ogródkami działkowymi, powiedzmy, takimi przy szkole. Więc to, co tutaj zaprezentowaliśmy, wcześniej też oczywiście o tym kiedyś rozmawialiśmy, no to dla mnie też jako, powiedzmy, osoby, która jest związana sentymentalnie w pewnym sensie też z tym miejscem i pamiętam, jak to wyglądało za czasów, kiedy użytkowałam też ten budynek szkolny, no jest to odkrycie po prostu. Dla nas to też było szokiem, jak 2 lata temu dotarło do nas po zajmowaniu się terenem warszawianki, że komponentem modernizmu jest przyroda i że autorzy tych założeń i tych obiektów świadomie je traktowali jako integralną część. Jeżeli pomyślimy o na przykład dorobku pana Kuźmienko, on we wszystkich swoich realizacjach balkony traktował również jako donice na zieleń. I teraz możemy myśleć o tym, jak powinniśmy traktować jego, nie wiem, tynk, tak, na tych obiektach, na przykład na tym kaskadowcu na tyłach kozej. Mhm. Tak, ale musimy też pamiętać, że w jego wyobrażeniu te paski zieleni, które z tych donic po prostu wyrastały, były częścią tej architektury. I teraz inaczej patrzymy właśnie na te takie drobiazgi, jak te donice, które były też barierami dźwiękowymi, na przykład przed budynkiem przy Placu Teatralnym jest taka długa donica, że to jest okej, jeżeli nie możemy perfekcyjnie zmienić materialności fasady, bo to zostało ostyropianowane i obstrykane po prostu panierką, to może fajnie by ten wyraz pierwotny pozyskać, przywracając ten przyrodniczy komponent w tej architekturze. I to wiąże się też oczywiście z naszym zainteresowaniem w kontekście zmian klimatycznych, tak, że ten mikroklimat, które te rozwiązania przynosiły ze sobą, jest bardzo cenny. Dzięki temu te badania o pani Alina Scholz, o projektantce Alina Scholz, odkryliśmy, jaki TRAZAWZ, bo interwencja urbanistyczna bardzo zaintegrowana z zielem i zielem, bo centralny element tej architektury na przykład. Jakby to teraz może dla nas jest takim właśnie tematem naszych rozpoznań, ale proszę sobie zwrócić uwagę, że przed wojną to było przegęszczone miasto, gdzie te przestrzenie otwarte były bardzo niewielkie. Po wojnie jakby moderniści poszli w ten scenariusz, że to będzie struktura miasta, obiekty rozstawione w zieleni. I tak jak debatujemy na wszystkie strony na temat wartości tej odbudowy, czy różnych niuansów, konsekwencji, nawet do dzisiaj te fantastyczne wystawy na temat reprywatyzacji, to jakby dyskutujemy o skorupach architektonicznych, a nie o tym, co wtedy przeważało, czyli o tej pustce, tej zieleni. I jakby teraz jakby pracując nad tym, to wydaje nam się, chyba nawet jakby jeżeli chodzi o przestrzenność, dużo bardziej dominującym elementem tego miasta modernistycznego, więc to, że na to nie zwróciliśmy uwagi wcześniej, to jest jakoś szokujące. Co ciekawe, wychwytują to warszawiacy, bo gdy umieszczamy na naszym właśnie profilu, tu było, tu stało zdjęcia powiedzmy z lat 60., 70. Centrum Warszawy, to
to, na co zwracają uwagę czytający, to jest przede wszystkim zieleń, że właśnie tyle zieleni było, tak? A teraz no, to, co przed domami centrum na przykład, tak, mamy zaprojektowane w takim dosyć dziwnym kształcie drzewka w Donicach bodajże albo bez... Tak, to chyba możemy już zapowiedzieć nasz nowy artykuł na stronie Tu było, tu stało, pod tytułem Tu było, tu rosło. Dokładnie. Kiedy spróbujemy spisać te refleksje nasze na temat tej warstwy modernistycznej, niedostrzeganej wcześniej, właśnie zapisać ten stan na dzisiaj, no. Bo tak. Państwo, no my zbieramy te gruzy, no bo nie byliśmy w stanie... Oj, coś się dzieje z połączeniem moim. Gosia, słyszysz mnie? Jestem. A, dobrze, chyba przez chwilę jakby przerwało połączenie. Przepraszamy, no niestety. Niestety może pojechać. Dziękuję. Jasne, dziękujemy Simone za Twoją obecność. Ja mam nadzieję, że się dalej. Tak, jest transmisja, tutaj mam informację, że dalej była chwila przerwy po prostu. To na pewno kwestia po prostu... połączenia internetowe. Wróćmy do pytań, bo znowu tutaj rozmawiamy między sobą, a byłoby fajnie. Tak, i teraz przejdę do kolejnego pytania. Tylko chwileczkę sobie tutaj otworzę. Pani Dominika Śliwińska pyta o to, co Państwo sądzą o wymianie łusek i ogólnie o remoncie, uwaga, nie warszawskiego obiektu, a domu handlowego Skarbek w Katowicach. No, udało się kuratorowi wystawy organizowanej przez Narodowy Instytut Architektury w zeszłym roku na wystawie Tożsamość właśnie te łuski były pokazywane. I widać właśnie, że niby to samo, a jednak jest zupełnie co innego. No. I w ogóle teraz jeszcze tak przyszła mi taka refleksja, że nie powiedzieliśmy o tym na wykładzie, ale może warto wspomnieć, że na świecie bardzo teraz się docenia tą autentyczną materialność. Na przykład panele aluminiowe, takie warstwowe panele z realizacji właśnie Jeana Prouvaire są przedmiotem aukcji artystycznej, znaczy takich jak dzieła sztuki. To znaczy można sobie kupić fragment takiej fasady za bardzo duże pieniądze i mieć taki, powiedzmy, fabrykat, bo to nawet nie był prefabrykat, ale krótka seria, jako fragment architektury Jeana Prouvaire. U nas na przykład fasada Jeana Prouvaire została rozmontowana, bo mówię teraz o ambasadzie Francji w roku 2000, dlatego że była wypełniona azbestem. Gdybym wtedy wiedziała, że każdy taki panelik kosztuje 10 tysięcy euro, to azbest, nie azbest, by się to ratowało. Natomiast nikt nie wie. I tak chyba jest ze Skarbkiem, bo ja słyszałam jakieś legendy, że niektórzy mają, jakby zachowali sobie część tych oryginalnych łusek. Więc może kiedyś to trafi na aukcję. Całkiem możliwe, więc Gosia, być może macie całkiem duży potencjał w swojej pracowni, również ekonomiczny, ale to oczywiście... No ja szukam, ja bardzo chętnie to przekażemy komuś, jakiejś instytucji. Bardzo, bardzo czekamy, aż powstanie jakieś jednak archiwum polskiego modernizmu z taką ciągłością instytucjonalną, bo bardzo byśmy chcieli, żeby no nie wiem, czy Instytut, czy Muzeum Warszawy, czy Muzeum Architektury we Wrocławiu taki klaser, taki archiwum materiałowe stworzyło, już takie z prawdziwego zdarzenia, nie to, że my przechodzimy akurat przy rozwałce, ale żeby systematycznie gromadzić te materiały i szukać też zamienników właśnie współczesnych. Żeby każdy, kto dotyka takiej materii, po prostu nie musiał robić tego doktoratu, tylko przeczytać. Po prostu dotknąć. Tak, i też przeczytać
manual, co zastosować. No. Myślę, że to nie tylko wasze jakby pragnienie, również je podzielam i na pewno nie tylko, nie jesteśmy osamotnieni. Tutaj jeszcze a propos zieleni, to jako tylko komentarz przytoczę pana Wojciecha Pietruchy, który pisze, że prosi się o rekwiem Nowochódzka Aleja Róż. Z róż obecnie całkiem ogołocona, a propos tej zieleni, o której mówiliśmy. I tutaj jeszcze pytanie od pana Marcina Grabarczyka. Jak ustalać granice, czyli znowu relokacji, jak i kto powinien definiować nowy kontekst? Czyli jak widać, relokacja tutaj żywe budzi emocje. No ja mam tą perspektywę warszawską, w której tak wiele rzeczy zostało przemanipulowanych, jeżeli chodzi o ich kontekst i wyraz plastyczny, że mi się wydaje, że jeżeli jest ta duża świadomość jakby historii danego miejsca, to da się opowiedzieć tą różnicę, opowiedzieć, jak ten kontekst zmienia i wpływa na ten obiekt, ale jednocześnie umożliwić mu stanie gdzie indziej. No. Wydaje mi się, że byłoby świetnie, gdyby powstała jakaś taka formuła w ogóle debaty publicznej, bo jeżeli miasto by się decydowało, okej, to teraz za zbiorowe składamy się i kupujemy taki pawilon. My policzyliśmy, jak była rozbiórka Emilii, że gdyby się każdy warszawiak złożył po 60 zł, bylibyśmy w stanie spłacić te roszczenia nowego właściciela. Nie wiem, czy to jest duża kwota, czy mała. No, dla wielu pewnie zbyt duża. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy mieli taki mechanizm, że na przykład, okej, jako społeczność ratujemy obiekt modernistyczny, czyli miasto nabywa taki obiekt, a potem dyskutujemy, gdzie to mogłoby stanąć, mogłaby to być forma plebiscytu. No, część z tego oczywiście takich wolnostojących pawilonów na przykład w Warszawie już nie mamy, ale one by się świetnie sprawdzały jako jakieś formy nadwiślańskie. Więc na razie cieszę się, że w ogóle temat, pojęcie relokacji, tego, że można coś rozebrać i złożyć w nowym miejscu, w ogóle zaistniał, bo po prostu wcześniej nie było tego w ogóle w debacie. Ja myślę, że tym stwierdzeniem będziemy już tutaj zmierzać, a w zasadzie kończyć wykład dzisiejszy. To jest to, co chyba najbardziej nas cieszy, ponieważ chyba tutaj też gdzieś tam się nasze ścieżki zaczęły zbiegać, gdy te debaty tak naprawdę żywo dotyczyły tego, czy zachowywać obiekty powojennego modernizmu, kiedy to naprawdę jeszcze nie było takie oczywiste. Myślę, że wcześniej społeczne pewne takie społeczne nie tyle przyzwolenie, co społeczne po prostu chęć ochrony. Następnie kolejnym krokiem było to, że rzeczywiście urzędy konserwatorskie też w tym kierunku poszły, co nas bardzo oczywiście cieszy, ale ta debata pokazuje, jak istotna jest właśnie taka debata otwarta, debata publiczna z mieszkańcami i że ona również może przynieść pewną zmianę. Jeszcze tutaj w ramach dopowiedzenia a propos tych łusek ze Skarbka, Dominika Śliwińska pisze do nas, że w Instytucie Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej jest kilka. Ja myślę, że tam znajdziemy więcej też tego typu elementów dotyczących architektury modernistycznej. No, ja tylko powtórzę, żeby to brzmiało, co my postulujemy, bo my postulujemy te transplantacje, czyli że jeżeli rozbieramy modernistyczny obiekt, to nie potrzebuję tego pastiszu i zbudowania go na nowo gdzieś. Ja potrzebuję, żeby ta tkanka tego obiektu wsparła swoich krewniaków, którzy mają szansę zostać w swoich oryginalnych kontekstach i zostać tymi po prostu zabytkami modernizmu w pełnym wymiarze materialnym też. Tak, żeby ta materialność tych obiektów jakby została wzmocniona właśnie przez te fragmenty tych rozłożonych. I teraz typuję właśnie jako takich odbiorców takich donacji, no to właśnie chyba pawilon chemii jest taki najbardziej jeszcze zintegrowany i materialnie, i w kontekście, do którego bym z wolnej ręki oddała wszystkie nasze gruzy, że można właśnie go
tam jakieś prace reparacyjne tym wszystkim robić. Więc tutaj, żeby tak dopowiedzieć, uważam, że relokacja jest jednym z mniejszych złów. Oczywiście restauracja jest najbardziej poprawna. Powiedzmy remont. No, relokacja jest naprawdę na którymś z kolei dopiero mniejszym złem. Więc już wszczepianie jakby rozkładów to jest najgorsze. Więc czyli transplantacja rozumiem w tym momencie, kiedy w zasadzie nie ma ratunku dla danego obiektu modernistycznego, on został lub zostanie rozebrany, wtedy właśnie postulujecie o to, żeby te elementy, chociaż ta prawda materiału częściowo została ocalona. Ja myślę, że to jest dobre jakby podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, nie debaty, bo prawie już w tą stronę poszłam. Debata również będzie, ale debata nie dzisiaj, tylko w grudniu, bodajże 16 grudnia zaprosimy Państwa na debatę połączoną też z taką prezentacją warszawskich obiektów ujętych w dobrach kultury współczesnej, którą zaprezentuje Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki. Gosiu, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję oczywiście Simone również. Mam ogromną nadzieję, podobnie jak i wy, że kiedyś Państwa po prostu zaprosimy do waszej pracowni przy Krakowskim Przedmieściu i będziecie Państwo mogli po prostu dotknąć tej materii, bo myślę, że to ta prawda materiału jest niezwykle istotna i ci z Państwa, którzy byli z nami na spacerach, chociażby prowadzonych przez architekta Tomasza Leca, mogli też się autentycznie jakby naocznie przekonać, jak ważna jest właśnie te takie niuanse, o których też tutaj mówiliście dzisiaj w materii budowlanej. Także dziękuję serdecznie. Zapraszam przy okazji za tydzień. O urbanistyce będzie mówił Paweł Pedrycz. To też również miały być warsztaty. Będziemy musieli zmienić formułę na spotkanie online, ale w ten sposób może nas być znacznie więcej, ponieważ tak jak dzisiaj było Państwa ponad setka, w żadnej sali z nam dostępnych byśmy Państwa nie pomieścili, więc jest to też taki plus, że możemy w większym gronie się spotkać. Także dziękuję jeszcze raz, miłego wieczoru życzę i do zobaczenia na kolejnych naszych spotkaniach z cyklu Uwaga, Zabytek. Dobranoc.